odnowiona elewacja dworca w Puszczykowie. Remont drogi w Zalasewie. Nowa makieta kolejowa w Oborówcu. Ma 113 lat, a wygląda jak nowy. Dworzec kolejowy w Puszczykowie przeszedł gruntowny lifting, czyli renowację elewacji. Oczyszczona została cała powierzchnia drewniana dworca, zdjęte wszystkie warstwy farby do surowego drewna. Następnie została zabezpieczona gruntową farbą dwukrotnie, uzupełniając wszystkie ubytki i naprawiając to, co należało naprawić. Drewniany budynek to przykład budownictwa letniskowego przełomu XIX i XX wieku. Doskonale wpisuje się w krajobraz Puszczykowa. Zbudowany w 1904 roku, przez ponad 80 lat pełnił funkcję dworca kolejowego. Po wpisaniu do rejestru zabytków trafił w prywatne ręce. Od kilku lat prowadzone są tu prace renowacyjne i konserwatorskie, dofinansowywane przez powiat poznański. Nigdzie nie jest powiedziane, że mamy tylko restaurować czy wspomagać restauracje zabytków, które są własnością kościoła czy instytucji. Są w prywatnych rękach też perełki. Taką perełką jest dworzec w Puszczykowie, który już dwa razy otrzymał od nas finansowanie, czyli na renowację zegara i wieży zegarowej na budynku dworca. W tej chwili mamy przyjemność odbierać elewację tego dworca. Ładne miejsce jako dworzec w Puszczykowie, no to jakby z samej racji miasteczka, warto to zobaczyć. Powiem szczerze, to są pieniądze, które wydane są na dobry cel. Prace w Puszczykowie prowadzone są z dbałością o każdy szczegół, by możliwie najdokładniej odtworzyć dawny wygląd budynku. Dworzec ten przechodził różne koleje. Za czasów niemieckich wyglądał troszeczkę też inaczej. Mamy zdjęcia, mamy dokumentację i na podstawie tej dokumentacji staramy się utrzymać w takim samym charakterze. To jeden z wielu zabytków, których renowację dofinansował powiat poznański. Co roku władze powiatu przeznaczają na ten cel ponad 1 000 000 zł. Rozpoczęła się największa inwestycja drogowa w powiecie poznańskim. To przebudowa drogi 2410P z Zalasewa do Kleszczewa. Pierwsze prace prowadzone są na odcinku Zalasewo-Gowarzewo. Trwa oczyszczanie poboczy, wymiana nawierzchni i poszerzanie jezdni. To wiąże się z wprowadzeniem w tym miejscu ruchu wahadłowego. Docelowo remont obejmie prawie 7 km drogi. Powstaną na niej dwa ronda, 11 zatok autobusowych, chodniki i ścieżka rowerowa. Koszt robót to ponad 24 miliony złotych. Ich zakończenie planowane jest na jesień przyszłego roku. Do niedawna jedna z wielu ulic w Konarzewie. Już wkrótce będzie łączyć tę miejscowość z drogą ekspresową S5. Ulica Poznańska w Konarzewie to część drogi powiatowej 2412P. Właśnie dobiega końca jej przebudowa. Jezdnia została poszerzona do 6, a na łukach do 7 metrów. Będzie na niej położona nowa nawierzchnia. Przy ulicy wybudowano zatokę autobusową, a wokół niej nowy chodnik. Oddanie do użytku odcinka drogi S5 z węzłem Konarzewo planowane jest na wiosnę przyszłego roku. Makieta kolejowa w Borówcu koło Kurnika od kilku lat jest największa w Polsce i wciąż rośnie. Właśnie została udostępniona zwiedzającym jej kolejna część. Na makiecie możemy zobaczyć tylko i wyłącznie polskie sceny. Jest zachowana skala H0. Jest przedstawiony przepiękny zamek w Będzinie. Odcinek drogi S11 z Borówca do Poznania. Jest przede wszystkim 7 składów towarowych, tylko i wyłącznie polskich. Nowa makieta ma 12 metrów długości i 1,5 metra szerokości. Skala 1 do 87 odnosi się do pojazdów, budynków, postaci ludzi i zwierząt. Nie odwzorowuje jednak odległości. Stąd obok siebie stacja kolejowa w Manieczkach, Śląski Zamek i elewator w Czerwonaku. Budowa takiej makiety to jest bardzo długotrwały proces. Wymaga to bardzo dużej wiedzy i dużej precyzji, ponieważ cała makieta ona jest ucharakteryzowana tak, żeby przedstawiała Polskę. I to jest również musi być odwzorowane w każdym elemencie na tej makiety, więc każdy budyneczek, każde drzewko i każdy pociąg musi również wyglądać na Polski, tak żeby każdy potencjalny zwiedzający, patrząc na tę makietę, mógł stwierdzić, że jest to makieta polska.
Dlatego też na budynkach można znaleźć szyldy znanych firm. Wszystkie pociągi pomalowane są w barwach polskich przewoźników. Na makiecie poruszają się nie tylko składy kolejowe. Po uliczkach jeżdżą autobusy, a sprawne oko dostrzeże latającego bociana czy dziobiące na podwórku kury. Zwiedzający nie tylko zachwycają się tym mikroświatem, zadają też setki pytań. Z myślą o nich powstaje makieta robocza. Będą mogli oglądać i obserwować postępujące prace przy nowej makiecie. Będą mogli się również uczyć, jak powstaje taka makieta, również mogli zadawać pytania, jak powstaje makieta, bo my będziemy właśnie tutaj na miejscu i służyć odpowiedzią i poradami w trakcie budowania tej makiety. Makietę kolejową w Borówcu można oglądać codziennie. W weekendy uruchamiane są wszystkie pojazdy.